Na Podkarpaciu mamy 12 km nowych wałów na rzece San. Przeciwpowodziowe inwestycje zostały zrealizowane w powiecie stalowo-wolskim, w gminach Zaleszany i Radomyśl nad Sanem. Marszałek Władysław Ortyl, który uczestniczył w oficjalnym oddaniu projektów, najpierw odsłonił pamiątkową tablicę na lewym brzegu rzeki, gdzie za 13 milionów złotych powstało prawie 5 km nowych wałów. Myślę, że trzeba uznać, że sytuacja zabezpieczenia powodziowym w powiecie stalowo-wolskim jest dobra. To nie oznacza, że zakończyliśmy wszystko. Wszystkie działania w tym zakresie. Ta inwestycja jest oczywiście kompleksowa dla powiatu stalowo-wolskiego. Nie ma tak zwanych słabych miejsc, są po prostu kompleksowo zrobione i zbadane rzędne. Cieszymy się bardzo, że możemy zabezpieczać ponad 5 tysięcy mieszkańców tutaj przeciwpowodziowo, ale także zabezpieczone są firmy i gospodarka też nie będzie cierpiała z powodu powodziowego, jak to miało miejsce do tej pory. Z nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych zadowolenie nie krył także wójt gminy Zaleszany. Naprawdę wielu mieszkańców docenia to, że w końcu drgnęło, że w końcu ktoś pomyślał o zwykłym mieszkańcu gminy Zaleszany i nie tylko, bo ja rozpatruję to w takim kontekście, że tu wiele innych gmin w jakiś sposób z tego też skorzysta, bo wiemy jak woda w sytuacjach kryzysowych płynie. Bezpieczniej mogą się także czuć mieszkańcy gminy Radomyśl nad Sanem, gdzie za ponad 23 miliony złotych powstało ponad 7 km nowych wałów. Jest to kapitalna inwestycja dla naszej gminy. Oprócz wałów gmina Radomyśl nad Sanem wzbogaciła się o zbiornik retencyjny o pojemności blisko 300 tysięcy metrów sześciennych. Lokalny samorząd ma już pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Nieopodal tego zbiornika już jest realizowany plan zagospodarowania osiedla mieszkaniowego. Także tam są wyznaczone działki usługowe. Będzie biegła tędy trasa rowerowa Polski Wschodniej. Natomiast najbliższe otoczenie zbiornika jest jak gdyby pewną ideą, którą chcielibyśmy skonsultować z mieszkańcami głównie Rzeczycy Długiej i Musikowia. Mieszkańcy gminy zadowoleni z nowego miejsca do wypoczynku już myślą o atrakcjach, jakie mogą powstać nad wodą. Mają ludzie pomysł i myślę, że będzie zagospodarowanie, może jakieś rybki, może coś dla wędkarzy. Przeciwpowodziowe inwestycje w obu gminach kosztowały w sumie blisko 39 milionów złotych. Ponad 22 miliony pochodziły z unijnego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podkarpacki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych zapowiada oddanie w tym roku kolejnych zadań, m.in. na rzekach Trześniówka i Łęk, a w planach ma olbrzymie inwestycje przeciwpowodziowe na Wiśle i Wisłoce za blisko 300 milionów złotych. Ich realizacja jest uzależniona od otrzymania przez polski rząd środków z Banku Światowego w ramach zawieranej właśnie umowy. Jesteśmy dobrej myśli, że to przejdzie i będziemy mogli w styczniu powiedzieć, a może nawet wcześniej, bo przecież ten dokument już będzie na pewno udostępniony, że te zadania będą realizowane, tym bardziej, że mamy na nie gotowe projekty budowlane.